Tekst Manny na 18 października. Kto jest niedbały w sprawach swoich, bratem jest marnotrawcy. Przypowieści Salomonowe, rozdział 18, werset 9. Komentarz parauzyjny. Nie możemy patrzeć na marnotrawstwo kogokolwiek z poświęconych Panu bez odniesienia wrażenia, że nadal wykazuje on braki w tym zakresie, bez względu na to, jak wielkiego postępu dokonał w zrozumieniu myśli Pana pod innymi względami. Ocenienie daru i szacunek dla dawcy oznacza dbałość i odpowiedzialność za wszystko, co otrzymujemy od naszego niebiańskiego Ojca, tak w rzeczach doczesnych, jak i duchowych. Zgodnie z przypowieściami naszego Pana, On w znacznym stopniu sprawdza naszą miłość i gorliwość przez to, w jaki sposób używamy udzielanych nam obecnie talentów, sposobności i błogosławieństw, tak doczesnych, jak i duchowych, reprint numer 3332. Komentarz epifaniczny. Duch człowieka niedbałego jest duchem marnotrawstwa. Marnuje on swój czas, który jest cenny i nie do odzyskania, marnuje swoje talenty, które mogą być doskonalone, traci sposobności służby, które otrzymują inni, marnuje swoją energię, która rdzewieje w bezczynności, traci dobre imię, którego może nigdy nie odzyskać, traci przyjaciół, którzy go opuszczają, traci swój dobytek, który jest mu odbierany, niszczy swój charakter, co go upadla, traci swoje życie, które jest mu zabierane, traci wieczność, która jest dla niego stracona. Dlatego niech niedbalstwo będzie dalekie od nas jako świętych Pana. Równoległe cytaty według przekładu Biblii Gdańskiej. Przypowieści Salomonowe, rozdział 6, wersety od 6 do 11. Idź do mrówki, leniwcze. Obacz drogi jej, a nabądź mądrości, która, choć nie ma wodza, ani przełożonego, ani pana, przecież w lecie gotuje pokarm swój, a zgromadza w żniwa żywność swoje. Leniwcze. Dokądże leżeć będziesz? Kiedyż wstaniesz ze snu swego? Trochę się prześpisz, trochę podrzemiesz, trochę złożysz ręce, abyś odpoczywał. A wtem ubóstwo twoje przyjdzie jako podróżny, a niedostatek twój, jako mąż zbrojny. Rozdział 10, wersety 4, 5 i 26. Do nędzy przywodzi ręka zdradliwa, ale ręka pracowita ubogaca. Kto zbiera w lecie, jest syn roztropny, kto dosypia we żniwa, jest syn pohańbienia. Jako ocet zębom i jako dym oczom, tak jest leniwy tym, którzy go posyłają. Rozdział 12, wersety 11, 24 i 27. Kto sprawuje ziemię swoje, chlebem nasycony bywa, ale kto naśladuje próżnujących, głupi jest. Ręka pracowitych będzie panowała, ale zdradliwa będzie dań dawała. Nie upiecze chytry obłowu swojego, ale człowiek pilny majętności kosztownych nabędzie. Rozdział 13, werset 4. Dusza leniwego żąda, a nic nie ma, ale dusza pracowitych wzbogaci się. Rozdział 15, werset 19. Droga leniwego jest jako płot cierniowy, ale ścieżka szczerych jest równa. Rozdział 19, wersety 15 i 24. Lenistwo przywodzi twardy sen, a dusza gnuśna będzie łaknęła. Leniwy kryje rękę swą pod pachę i do ust swych nie podnosi jej. Rozdział 20, wersety 4 i 13. Dla zimna leniwy nie orze, przetoż żebrać będzie we żniwa, ale nic nie otrzyma. Nie kochaj się w spaniu, byś snać nie zubożał, otwórz oczy swoje, a nasycisz się chlebem. Rozdział 21, wersety 5 i 25. Myśli pracowitego pewne dostatki przynoszą, ale każdego skwapliwego przynoszą pewną nędzę.
Leniwego żądość zabija, bo ręce jego robić nie chcą. Rozdział 22, werset 29. Widziałżeś męża rądszego w sprawach swoich? Takowyć przed królami staje, a nie staje przed podłymi. Rozdział 23, werset 21. Bądź pijanica i żarłok zubożeje, a ospały w łatach chodzić będzie. Rozdział 24, wersety od 30 do 34. Szedłem przez pole męża leniwego, a przez winnicę człowieka głupiego, a oto porosła wszędzie ostem, pokrzywy wszystko pokryły, a płot kamienny jej rozwalił się. Co ja ujrzawszy złożyłem to do serca mego, a widząc to wziąłem to ku przestrodze. Trochę się prześpisz, trochę podrzemiesz, trochę złożysz ręce, abyś odpoczywał, a wtem ubóstwo twoje przyjdzie jako podróżny, a niedostatek twój jako mąż zbrojny. Rozdział 26, wersety od 13 do 16. Leniwy mówi, lew na drodze, lew na ulicach. Jako się drzwi obracają na zawiasach swoich, tak leniwiec na łóżku swojem. Leniwiec rękę kryje do zanadrzy swych, a ciężko mu jej podnosić do ust swoich. Leniwiec zda się sobie być mędrszym, niżeli siedm odpowiadających z rozsądkiem. Rozdział 27, wersety od 23 do 27. Doglądaj pilnie dobytku twego, a miej pieczę o trzodach twoich. Bądź nie na wieki trwa bogactwo, ani korona od narodu do narodu. Gdy wzrasta trawa, a ukazują się zioła, tedy z gór siano zbierają. Owce będą na szaty twoje, a nagrodą polną kozły. Nadto dostatek mleka koziego na pokarm twój, na pokarm domu twego, i na pożywienie dziewek twoich. Rozdział 30, wersety od 25 do 28. Mrówki, chów słaby, które sobie jednak w lecie gotują pokarm swój, króliki, twór słaby, którzy jednak budują w skale dom swój, szarańcze króla nie mają, a wszakże wszystkie chufami wychodzą, pająk rękoma robi, a bywa w pałacach królewskich. Rozdział 31, wersety od 13 do 27. Szuka wełny i lnu, a pracuje ochotnie rękami swymi. Podobna jest okrętom kupieckim, z daleka przewodzi żywność swoje. I wstaje bardzo rano, a daje pokarm czeladzi swej, a obrok słuszny dziewkom swym. Obmyśla rolę, i ujmuje ją, z zarobku rąk swoich szczepi winnice. Przepasuje mocą biodra swe, a posila ramiona swoje. Doświadcza, że jest dobra skrzętność jej, a nie gaśnie w nocy pochodnia jej. Ręce swoje obraca do kądzieli, a palcami swymi trzyma wrzeciono. Rękę swą otwiera ubogiemu, a ręce swoje wyciąga ku nędznemu. Nie boi się oczelać swoje czasu śniegu, albowiem wszystka czelać jej obłoczy się w szatę dwoistą. Kobierce sobie robi, płótno subtelne i szarłat jest odzieniem jej. Znaczny jest w bramach mąż jej, gdy siedzi między starszymi ziemi. Płótno robi, i sprzedaje, także pasy sprzedaje kupcowi. Moc i przystojność jest odzieniem jej, nie frasuje się o czasy przyszłe. Mądrze otwiera usta swe, a nauka miłosierdzia jest na języku jej. Dogląda rządu w domu swym, a chleba próżnując nie je. Kaznodzieja Salomonowy, rozdział 10, werset 18. Dla lenistwa się dach pochyla, a dla osłabiałych rąk przecieka dom. Izajasza, rozdział 56, werset 10. Stróżowie jego ślepi, wszyscy zgoła nic nie umieją, wszyscy są psami niemymi, nie mogą szczekać, ospałymi są, leżą, kochają się w drzemaniu. Ewangelia Mateusza, rozdział 25, wersety 26 i 27. A odpowiadając Pan jego, rzekł mu, sługo zły i gnuśny. Wiedziałeś,
iż żnę, gdziem nie rozsiewał, i zbieram, gdziem nie rozsypywał. Przeto żeś miał pieniądze moje dać tym, co pieniędzmi handlują, a ja przyszedłszy, wziąłbym był, co jest mojego, z lichwą. Rzymian rozdział 12 werset 11. W pracy nie leniwi, duchem pałający, Panu służący. Efezów rozdział 4 werset 28. Kto kradł, niech więcej nie kradnie, ale raczej niech pracuje, robiąc rękoma, co jest dobrego, aby miał skąd udzielać potrzebującemu. Pierwszy Tesaloniczan rozdział 4 wersety 11 i 12. I pilnie się starali, abyście spokojnymi byli i rzeczy swoich pilnowali, i pracowali własnymi rękami swemi, jakośmy wam przykazali, abyście uczciwie chodzili przed obcymi, a w niczem abyście nie mieli niedostatku. Drugi Tesaloniczan rozdział 3 wersety od 10 do 12. Albowiem gdyśmy byli u was, tośmy wam rozkazali, że jeśli kto nie chce robić, niechajże też nie je. Bo słyszymy, iż niektórzy między wami nieporządnie chodzą, nic nie robiąc, ale się niepotrzebnymi rzeczami bawiąc. Przetoż takowym rozkazujemy i napominamy ich przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa, aby w pokoju robiąc, swój własny chleb jedli. Żydów rozdział 6 werset 12. Abyście nie byli gnuśnymi, ale naśladowcami tych, którzy przez wiarę i cierpliwość odziedziczyli obietnice. Pierwszy Tymoteusza rozdział 5 werset 8. A jeśli kto o swoich, a najwięcej o domowych starania nie ma, wiary się zaprzał i gorszy jest niż niewierny. Pieśni 20, 25. 32, 78, 201, 224, 225. Wiersze brzasku, 150, kubek zimnej wody. Lektura uzupełniająca w strażnicy, reprint numer 3502. Pytania, co ten tekst oznaczał dla mnie w tym tygodniu? Jak reagowałam na myśli w nim zawarte? Jakie były wyniki? Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale, zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze.